Witajcie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Gothic 3. No i cóż, siedziałem chyba 5 minut w ekranie ładowania, ale w końcu udało mi się i chyba będzie można grać w miarę okej. Bo tak patrzę na klatki, ale one się stabilizują. Dobra, kontynuujemy więc dzisiaj Sylden. Tylko dajcie mi spojrzeć, co ja tutaj mam jeszcze zrobić, bo już nie pamiętam tak w sumie. Kucharz Gumball, aby nakarmić. Aha, dobra. Okręt doskonały, a to trzeba iść tu. Silnik ze skóry, zabijanie wolników. Dobra. Okej. W takim razie, pierwsze co dzisiaj zrobimy to. Oj, te ściny są troszeczkę wkurzające, ale dobra. Pozwolę się jeszcze chwilę ogarnąć, bo zrestowałem komputer, żeby było wszystko idealnie, mi się nagrywało. Więc myślę, że jeszcze jakieś tam aktualizacje się będą robić za chwilę. Avast, czy coś takiego. Ale teraz już jest ok. Idziemy tym myśliwym oddać kasę za tą skórę. Będą zadowoleni na pewno. Potem zabijemy parę tych bizonów czy czego tam, żeby oddać to mięsko. Surowe dla tego kucharzyny. No i cóż, to będą te dwa kłościki. A resztę to nie wiem, no czy ja chcę teraz zabijać te... O, tutaj to już to wybijałem. A może już mam mięso dla tego gościa? Skoro już z tych bizonów zabiłem je, no to okej, okay, dobra, powinno być jakoś. Nie, to nie ty. Komu ja mam dać tym z kasem? No to właśnie temu. Świetnie! Oddałeś nam wielką przysługę. A teraz daj mi z... Masz. 1500 złotych monet. Proszę, jaki uczciwy człowiek. No ba. Proszę, to dla ciebie. O. Zostało coś dla mnie. Dla takiej uczciwej osoby? Ależ oczywiście. Mogę cię nauczyć polować. Szkoda, że tylko tyle. 300 złotych monet. Ale okej, może być. Dobra, teleportujemy się teraz do Sylden. Nie chcę się iść tą drogą. Mam już reputację, która pozwoli... 75 punktów reputacji, która nam pozwoli, aby wejść do tego budynku, w którym przebywa ten główny, dowodzący ork Sylden. No i tam będziemy też sobie chwilkę czasu spędzimy, zapytamy się co u niego, jak tam, co możemy dla niego zrobić, bo już nie pamiętam co tam się dla niego robiło. Pewnie jakiś tam obóz buntowników też trzeba będzie rozwalić, klatki są bardzo kiepskie, no. Weź się ogarnij, komputerku mój. Och, ale mi to się nie podoba. Na pewno jest jakaś aktualizacja, nie wierzę w to, że nie ma. Gumball. Mamy mięsko. Tyle mięsa wystarczy? Tak, no cóż, wystarczy. Teraz. Masz tu trochę złota. A teraz wynocha. Dalej jest w ogóle niemiło, ale 1000 sztuk złota dla mnie pasuje. Jak najbardziej. Podoba mi się to. Mogę już przejść. Aha, to jeszcze. Nareszcie. Czemu tak długo? Masz swoją nagrodę. Trzeba wszystkie teraz nagrody też odebrać, bo tu jest, kasa się liczy, hajs się musi zgadzać. No i cóż, teraz powinien nam pozwolić spotkać się z przywódcą. Wiem, dobra. Worków plus 5, tu mamy już 5, znaczy plus 1, mamy 5 reputacji. Okej, możemy z tym orkiem, którego tutaj żeśmy znaleźli, teraz handlować, żeby było wszystko fajnie. No i co on tutaj ma? Ja nie mam mu za bardzo sprzedać, wręcz nic nie mam mu do sprzedania. Okuty kostur, ale ja chyba go użyłem właśnie, nie pamiętam już. No ale on ma 6000, no nie mam mu nic co opnąć, no szkoda. Trudno, dobra, jakoś sobie bez niego na razie poradzimy. No i dobra, idziemy teraz do tego orka, który gdzieś tutaj powinien siedzieć, ale mamy pulpit, który jest ważny. I Inos obdarzył częścią swojej boskiej starowiedza mocy, aby mógł powstrzymać Beliara. I mocą tą był ogień i miał nad nim władzę. Tak sobie pomyślałem, że będzie się trzeba wybrać do Vanguardu, bo potrzebujemy właśnie tam maga, który nauczy nas regenerację many. I muszę skończyć załatwić sobie kolesie, eliksir many.
A, to ty jesteś tym wielkim wodzem, o którym wszyscy gadają. Czegóż może taki kundel jak ty chcieć od wodza orkowej armii? Gadaj. Kundel, jak mu pojechał. Jak leci? Czemu miałbym ci się spowiadać z moich spraw? Za pomożesz. Kogo się uważasz? O kurde, ale tekst. Trochę poniżający, ale okej. Okay. Aby ci służyć, wielki panie. Czyżby? Odpowiedz mi na jedno pytanie. Dawaj. I wreszcie wy, ludzie, zrozumiecie, że zostaliście pokonani i zaprzestaniecie oporu. Nie wiem, to ja nie odpowiadam za wszystkich. Znaczy, Bez nie odpowiada. Co mogę zrobić, może aby ich przekonać? Mogę coś wiedzieć. Tak, to będzie coś w sam raz dla kogoś takiego jak ty. Za przełęczą prowadzącą do Nordmaru znajduje się obóz buntowników. Znowu grubo. Chcę głowy jego przywódcy. Gdzie znajdę ten obóz buntowników? Cała banda buntowników gdzieś tu się kryje. Utrudniają nam dostarczanie zapasów do Nordmaru. No piękne 30 klatek jest teraz. Anok. Idź go zabij, gdy padnie ich wódz. Inni szybko skapitulują. Spytajmy go doradcy, szamana Krombela. On pomoże ci je znaleźć. Okej. Okay. Jak zwykle, wszystko Grompel wie. Dobra. Nie wiem, czy to myśl. No dobra. Podliczmy się. Imieniem Inok. Po co do mnie z tym przychodzisz? Idź go zabij! Natychmiast! Aha, dobra. Nie obchodzi się to? Okej. Okay. Dobra, widać ma wyjebane na większość rzeczy. Dobra, to idziemy sobie teraz. Nie wiem, tutaj nie zaglądałem chyba. A ja muszę sobie rozglądać się za tymi pulpitami. Nie mogę sobie tak ich odpuścić. Ale no cóż, tutaj jest kuźnia. To się nie dziwię w sumie, że nie ma. Czemu mi Beź nie chce biegać, kiedy naciskam shift? No dobra, teraz już jakoś idzie. O, mamy posąg Beliara, ale po co mi on? Dobra, tutaj jest jakaś niewolnica. No wreszcie, jakaś niewolnica, rzadko się ich tutaj spotyka. No nie ich. Czemu wyjmuję miecz? Dobra, idziemy dalej sobie. Mięsko oddaliśmy. Co tutaj mogę? Okręt doskonały. Kurde, nie chcę mi się teraz już wszystko zbijać, ale no... Nie wiem, co teraz robić. Myślę, że po prostu udamy się do... Trellis! Musielibyśmy wruszyć z Montery. Tutaj nikt nie ma żadnego handlarza. A czekajcie, może on. No tak, zapomniałem. To nie jest chata Grompela. Tutaj. Umbrak kazał mi zabić buntownika Anoga. Musi ci naprawdę ufać, skoro dostałeś tak odpowiedzialne zadanie. Gdzie mam szukać buntowników? Nie powiem ci, gdzie się ukrywają buntownicy. Czemu? Ale mogę powiedzieć, z jakiego kierunku atakują. No, o to mi chodzi. Czemu sami nie szukacie an... Ktoś musi pilnować obozów z niewolnikami. Wielu niewolników, wiele kłopotów. Nie mamy wolnych ludzi. Co możemy teraz nauczyć? Kiedy już zdobyłeś nasze użyj tej wiedzy, aby bronić miasta, Mora. Prastery magii można nauczyć? Super. Czekajcie. Ile w końcu potrzebuję tej prastery magii do tego, aby mieć tą regenerację? Mamy 200. Tylko 200 potrzebuję. To w sumie... Byłem tutaj? Dobra, nie mam tu nic ciekawego. Ja mam teraz, czekajcie, szczerze, tak normalnie długo mi to schodzi. Nie, i 195, tak? Dobra, nauczmy się prasterej magii. 5. O. Magicznym kostium. Jak uczyłeś magiczny? Kurde, drogie to jest, ale dobra. Naucz mnie. A nie, ja tylko many jeszcze, no. Szkoda. Bo ty nie możesz tego mi nauczyć. No dobra, trudno. Pokażmy jeszcze towary. 25 tysięcy sztuk złota. Ja pierdolę, ale dużo. No ale co? Wezmę to. Nie ma co się... rezygnować z tego. Zrobimy może wtedy nawet inaczej. Dobra, dołóż złoto, kupujemy i tyle, stać nas. W takim razie, zmiana planów.
Myślę, że nas stać na to, by to zrobić. Tak więc... do Redox najpierw się teleportujemy. Pójdziemy do tego Sebastiana. Zwiększymy sobie manę. I... nie pójdziemy do Faring, tylko w inne miejsce. Dobra, przeteleportował się wreszcie. Chociaż nie trwało to tak długo, nie mogę narzekać. Idziemy sobie szybciutko do tej nory. I uczymy się, maksujemy sobie teraz manę. Wreszcie mogę sobie maksować manę, co mi się bardzo podoba. Ponieważ, no, trochę więcej tych kul ognia manę mógł rzucić. Chociaż tyle. No i cóż, Sebastian. Boże, jaki jestem głupi, ja pierdolę. Aż mi słabo się zrobi. Normalnie, jak patrzę na to, to żal. Jeden tylko, fajnie. Brakuje mi składników. Czego mi brakuje? Ziołmanie jest, wino jest. To teraz mi wina już brakuje. Dobra, walić to. Zapomniałem, że many można zdobywać się przy tych głupich posągach. Więc może tym razem do... nie do Cape Danforth, tak, gdzie to jest? Ardea, tak, tutaj. Pierwszy przecież to był. Nie będzie może się tak długo ładować, bo Ardea jest blisko i nie musi się tak w teren czytywać. Dokładnie, więc teleportacja trwa szybko. Idziemy sobie do tego posążku, mamy jeszcze kasę, mam nadzieję, na pewno nam starczy, żeby się nauczyć tej many. Aha, dobra, mogę sobie zebrać chlebek, świetnie. Inność, daj mi wiedzę moc magiczną. 20, tak, tak. O, 3 jeszcze. 2, 3. Dobra, mana 212. Nie wiem, chyba troszkę więcej jest, nie jest tak źle. No i cóż. Plan jest taki, że teleportujemy się do świątyni w Vengardzie i dzisiaj idziemy sobie do króla, idziemy do Karypto. Tak chyba ma na imię ten mag, który potrafi, może nas nauczyć regeneracji many. No i wtedy będzie już bardzo dobrze, ponieważ no z tą regeneracją jest o wiele wygodniej i będziemy mogli już tak bardziej potworki zabijać, chodzić po lasach i tak dalej. Szczególnie jak będziemy mieć więcej many jeszcze. Dobra, co ja mam gościa, z którym musimy porozmawiać. Od tak dawna czekaliśmy na jakiś znak z zewnątrz. Witam. Jestem! Siema. Dobra, dalej. Co tu się dzieje? Otaczając miasto ochronną barierą, król uwięził tu z nami orków. No, orkowie nie przejęli połowę miasta. Potrzebujemy pomocy. Ten ognisty puchar musi trafić do Karypto. Macie ognisty puchar, rangą super. Maga ognia w Zamku Królewskim. Okay. Ktoś musi się przedrzeć przez część miasta opanowaną przez orków i dotrzeć do zamku. No to nie będzie łatwe. Szczególnie, że oni mają szamanów. O, to tak się... Co to za miejsce? To stara miejska świątynia Inosa. Schroniliśmy się tutaj, a teraz jesteśmy tu uwięzieni. No cóż, nie macie lekko. Dziwne, że macie jeszcze jedzenie jakieś, no ale dobra. Może mają jakieś zapasy. Muszę się dostać do króla. Właśnie. Od zamku dzielicie cały garnizon orkowych wojowników. Super. Tylko szaleniec próbowałby się przedrzeć do zamku. Ale spróbuję. Powiedz mi tylko, jak się dostać do zamku. Kiedy opuścisz świątynię, spójrz na południe. Te dobra. Wysokie mury i wieże należą do królewskiego zamku. Ale żeby się tam dostać, musisz się przedrzeć przez opanowane przez orków miasto. Daj mi ognisty puchar. Dobrze, ale uważaj na niego. Nie pozwól, żeby ci go odebrali. Okay. Jest niezwykle cenny. Orkowie mają przewagę liczebną. Można coś z tym zrobić? Nie możemy nic zrobić. Gnieżdżą się na ulicach niczym kleszcze. Mają 5 dowódców zajmujących najważniejsze pozycje w mieście. Musimy ich wyeliminować, jeśli chcemy mieć jakiekolwiek szanse na odbicie miasta. Zajmę się 5 przywódcami. Tak, jak zwykle. Weźmy się do wszystkich. Mam nadzieję, że w posługiwaniu się mieczem jesteś równie dobry, co w gębie, przy Rzeszu.
Przezobaczysz, znaczy mieczem nie, ale magia powinna dać radę, myślę. Mam nadzieję, że zobaczę cię w jednym. A ja mam nadzieję, że starczy mi tych eliksirów mamy. Dlaczego ten ognisty puchar jest... No to jest głupie pytanie. Mnie pytasz? Wiem tylko, że magowie ognia zupełnie oszaleli na punkcie tych pucharów. On jest chyba paladynem. Markus, tak. On powinien być paladynem. Sejwik. Quick. Kufen. Nie wiem, czy mogę go tak otworzyć przy nim. Chociaż raczej się nie powinien rzucić. Ja jestem z zewnątrz. Już nic ciekawego tutaj nie ma, ale okej. Okay. Y to się... O, dobra. Chciałem E zebrać wszystko. A tu jest jednak Y do tego, aby zbierać wszystko. Dobra, co tutaj mamy? Nie mamy tutaj za wiele, wręcz przeciwnie, nic tutaj nie mamy. Tam są orkowie, tuż za ścianą, więc... Jeśli tam podejdziemy, to one się rzucą tutaj, zaatakują to miejsce, więc trochę kiepsko, żeby to robić. Ale tutaj mamy George'a, chyba tak. Liczę, że masz więcej odwagi niż ci wszyscy tchórze. Na pewno. Jak mogę ci pomóc? Pytanie, jak możemy sobie pomóc nawzajem, bracie? Muszę się dostać do zamku. No, a tobie pewnie przydałby się pomocnik i towarzysz w nadchodzącej przygodzie. Będę walczyć u twego... To chodź. Po co chcesz dostać się do zamku? Zapytajmy. Muszę się skontaktować z Kobrynem, dowódcą. Muszę mu powiedzieć, że niektórzy przeżyli i wciąż walczą o przetrwanie. Za mną. W porządku. O, jaki głos mi się zmienił. Mutacja ekstremalna. Dobra, quick save, bo nie wiem, czy... Jest duże prawdopodobieństwo, że on zginie i to nie raz, niestety. Ale dobra. Najważniejsze, żeby tutaj jakoś w miarę tych orków się pozbyć. No jak widzicie, jest ich troszkę już, tak na starcie. Ale może spróbujmy. Ile mu zadaję? Ładnie, ładnie. Podoba mi się ten damage. Jaki normalnie tutaj Bezi zadaje. Ale oczywiście już się kończy mana. Mam nadzieję, że tutaj wraz z... Ale ściny, masakra. Z tymi... Z takim oblężeniem to będzie chyba kiepsko. Z klatkami. Zresztą no cóż... Nie dziwię się troszkę. Nie wiem, może zmniejszy ustawienia i będzie jakoś lepiej. Trochę za dużo jest tych postaci jednak. No ale dobra. Czekajcie. Może tak. Opcje. Zmniejszymy sobie już. Ale kurde, jak zmienię to. Będę musiał chyba zrestartować grę. No właśnie. Nie, nie chcę tego zrobić teraz. Trudno walić to. Musi jakoś się ogarnąć mój komputer i udźwignąć to wszystko. Dobra, trafiamy w tego zwiadowcę? Nie trafię. Jak zwykle Bezie jest taki głupi, że... Dobra, dziabnął mnie. Dobra, bo chyba buntownicy giną. Jest taka trochę kiepska sytuacja. Znaczy nie chciałbym, żeby ten Kobryn zginął. Bo to by było naprawdę kiepskie. On mnie tutaj celuje z łuku, znaczy z kuszy. To nieźle mnie ubija. No ale... Jakoś to może pójdzie. Zanim Bezi wyjmie to, to masakra. Dobra, trafiłem? Nie trafiłem w niego. Dobra, teraz. Może tak? Chcę tak oszczędnie z tą maną. Kurde, nie w ciebie, debilu. Gdzie mi podchodzisz pod moje firebole? Dobra, przypakuję mu z pełnej, zejdzie. Tutaj mam jeszcze jednego zwiadowcę. Dobra, padł. Nie wiem, raczej wolę, żebym ja to zabijał, ponieważ... Dobra, świetnie. Co za pała. No i co, poszli, padli wszyscy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze coś tutaj zostało. George, kurde, ale ty masz mało życia, masakra. Masz miksturkę. Co, co będzie bardzo kiepsko, ja to nie wiem jak ja ciebie tam doprowadzę, bo... Nie doprowadzę ci tam.
Jest taka sprawa. Ale jeden jest plus tego, że tutaj jest tyle szmelcu tego dziadostwa. Jest tak dużo, że ja bez problemu tutaj bardzo dużo golda zarobię. A tutaj jest jeszcze ich troszkę. O, w dupę. On tutaj zginie. Ja wam to mówię. Szkoda. Bo naprawdę żywiłem nadzieję, że... Szamon! Ja zginę na hita, jeśli on mnie trafi. Dobra, trudno. Ten George nie przeżyje ani chwili, ale no cóż, zdarza się. Niestety. Ja go już nie wybronię, bo tego jestem pewien. Muszę uciekać przed tym szamanem, bo on mnie naprawdę tutaj zabije na hita. I to będzie bardzo złe, jeśli tak się stanie. Bo ja nie mam żadnych szans. Strażnik padł. A szaman jest sfokusowany na... Znaczy, szaman fokusuje jakiegoś tam głupiego strażniczka. Teraz już powinno być o wiele łatwiej dla mnie. Bo walka z tymi orkami nie jest taka trudna. George jeszcze żyje, to jest szansa dla mnie. Dobra. Elitę jakoś tutaj staram się odstawić. George jeszcze żyje, to dobrze. Chociaż nie wiadomo jak długo. Walczy z ich przywódcą. Klatki mam 3 na sekundę. To nie jest zbyt dużo. A wręcz bym powiedział, że bardzo mało. Mam nadzieję, że to się na chwilę ureguluje. Czekajcie, zaraz wracam. Zresetuję Frapsa. O, już jest dobrze. Okej. Okay. Dobra. Inwentory. No, jak oni będą tak do niego strzelać, to ja tu wątpię, żeby on długo wytrwał. Ale na razie jakoś mu idzie. Nie narzekajmy. Został już tylko jeden ork. I to powinno jakoś teraz nam pójść łatwo. Ile ty masz życia? Nawet się tak nie zlali. To nawet jest dobre. Mi to się podoba. Dobra, teraz sobie pozbieramy wszystko, co tutaj jest. Tylko może tak orkowie, dobra. Tutaj mam skrzynkę jakąś, metalowy kufer. Co w nim będzie, nie mam pojęcia, ale chyba coś... Czy to będą magicznej rudy? To dużo, mi to się podoba, bo... Sztaba magicznej rudy jest sporo warta. No ja nie będę raczej robił jakichś mieczy, no chyba, że po prostu na sprzedaż. Klatek jest strasznie mało, to mnie tak wkurza, nie wiem czemu, ale to... Nie wiem, może zrezygnuję z Frapsa, masakra i chyba zacznę używać Midis Action. Skądś muszę go dorwać, bo nie, to jest po prostu... Klęska, jak to się nagrywa. Dowódca miał 5 eliksirów. Nawet. Się przydadzą mi na pewno. Nie wiem, czekajcie, zresetuję Frapsa, bo to kiepsko wygląda.